Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak przekroczyć granice Minecrafta. To pomysł nie jest mój, tylko anglojęzycznego youtubera Antvenoma. Link do jego kanału macie w opisie, ale nikt z Polaków tego jeszcze nie nagrał, więc chyba mogę. Zapraszam do oglądania. Może wyteknąć się na ponad 2-miliardową kratkę. Tam znajdziemy granicę, którą jednak możemy przekroczyć za pomocą na przykład perły kresu. Jeżeli przekroczymy ją na survivalu, zaczniemy otrzymywać obrażenia. Im dalej się oddalimy, tym obrażenia będą większe. Zaprezentuję Wam także kilka bugów. TNT podpalone w dowolnym miejscu teleportuje się bardzo daleko. Za pomocą TNT możemy niszczyć świat poza granicą naszej mapy. Chmury na grafice szybciej mają bardzo rozszerzoną teksturę i wyglądają, jakby były nieskończone. Mapy spawnują się w prostych liniach. Za chwilę zaprezentuję Wam to na świecie superpłaskim. Tam będzie to lepiej widoczne. O, to jest to. Podpalając TNT, portuje się ono do linii. Teraz pokażę Wam, jak zainstalować tego moda. Rozpakowujemy archiwum, na przykład na pulpicie. Wchodzimy do folderu .minecraft. Możemy to zrobić na przykład wchodząc do launchera. Klikając to i otwórz .minecraft. Później idziemy do folderu .version, do versions. Przerzucamy tam plik Minecraft 1.11.2 no limit. Później idziemy do folderu 1.11. Kopiujemy w plik 1.11.2.jar. Idziemy do pliku 1.11.2 no limit. Wklejamy tam to. Kopiujemy nazwę 1.11.2 no limit. Zmieniamy nazwę w pliku 1.11.2.jar. Wchodzimy do 1.11.2 na przykład za pomocą Winrara. Usuwamy folder meta.inf. Teraz będziemy musieli iść do folderu copy from there. Zaznaczamy wszystkie pliki, które tam się znajdują i wrzucamy je do tego archiwum. Teraz możemy zamknąć archiwum i zrestartować launcher. Wchodzimy do Minecrafta, tworzymy dowolny świat.
Gotowe. Wpisujemy komendę na oddalenie bariery mapy. I teleportujemy się na przykład na 2-miliardową klatkę. No więc to by było na tyle. I do widzenia.